Panie i panowie, dziś rano w Annecy miała miejsce straszna tragedia. Małe dzieci zostały brutalnie zaatakowane przez osobę w parku. Jesteśmy wstrząśnięci tym ohydnym, nieuzasadnionym aktem. Wszyscy jesteśmy przygnębieni. Dziś cały nasz kraj jest w szoku. Na tym etapie śledztwa wiemy, że napastnik jest Syryjczykiem, który ma status uchodźcy w Szwecji od 10 lat i który ubiegał się o azyl we Francji, co było bezcelowe, ponieważ ma już status uchodźcy. Wśród poszkodowanych mamy dzieci 3-letnie, 2-letnie, a jedno ma 22 miesiące. Nigdy nie myśleliśmy, że coś takiego może się wydarzyć w tak spokojnym miejscu jak Annecy. Wyobrażam sobie, co przeżywali rodzice czy dziadkowie, widząc, jak dzieci są atakowane przez nożownika. To absolutnie nie do pomyślenia. Jak coś takiego mogło się wydarzyć? To jest szokujące. Kiedy tu przyjechałam, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, był telefon do mojej synowej z pytaniem, gdzie jest mój wnuk. Potem szybko weszłam na media społecznościowe, aby zobaczyć, czy byli tam ludzie, których znam. To niefortunne, że dzieje się to w Annecy, ale to może się zdarzyć wszędzie, więc rząd powinien w pewnym momencie wykonać swoją pracę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne.